Brawa dla mnie za odkrycie tego, że w tej grze jest sprint w trzecim odcinku. Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher. Przypominam, że jeżeli chcecie więcej odcinków, to każde 10 łapek do góry to odcinek dzień wcześniej, a startowo jest to tydzień, czyli 10, jak wbijecie 10 łapek, no to odcinek będzie za 6 dni, a nie za 7. Wiem, że swoją drogą to może rozśmieszyć wiele osób. 10 łapek, tak mało, ale mój kanał. Znaczy, może inaczej, to większego YouTubera by rozśmieszyło, ale to jest mój kanał. Wiem mniej więcej, ile dajecie łapeczek. O, dobrze, że tutaj zamontowałem te wyższe ściany, bo on by mi wciągnął tego tego slajma. Okej, sprzedajmy sobie jeszcze. No come on, naprawdę, ja nie wiedziałem, że tutaj można biegać sprintem. I na dole mamy energię. No proszę, ja na to nie wpadłem. Dalej jest takie zadanie, tak? Tutaj możemy zmienić zadanie. Okej, trzy rostro i trzy tabiplorty, tak jak było poprzednio. Dobrze, więc szukamy. Wait. Bogofruty, ja bym. Albo nie, na razie sobie je zostawię, wiecie? Chociaż z drugiej strony. Pewnie ich trochę jeszcze nazbieram. Dobra, jedzcie sobie te pogofruty. Trochę mi tu zostawicie rzeczy. Powoli bym zbierał. Wydaje mi się, że jednak podjąłem taką decyzję, że chcę zbierać na tego slajma. Chcę zbierać najpierw na nową krainę. Bardziej niż na jaskinię, ponieważ jaskinia byłaby dosyć drogim przedsięwzięciem. Okej, tutaj mamy jeden pogofrut. Spoko. Powiedzmy, że. Wow. Ile tego tu jest? A wiecie co to oznacza, skoro czegoś jest tyle, że tutaj musiało być. Wow. Cikadu. Aha, bardzo mądrze. Chciałem slajmy wyrzucić, wyrzuciłem pogofrut tylko po to, żeby za chwilę zebrać pogofrut. Okej, plortów już nie dam rady zebrać. Natomiast mogę. Tutaj slajmów trochę wytegować. Co? Nie mogę dalej. Widzicie, to jest w sumie trochę słabe, że nie mogę tych plortów zbierać, nawet jeżeli mam wolny slot, ponieważ jakby mam już je raz na maksa zebrane. What the fuck, co to jest? Co to jest? Wal się, wal się. Ja cię chcę, co ty jest? Co to jest? Jakiś magnes fajny. Co to było? Zaraz się okaże, że coś zjebałem. No nic. Takie życie. Trudno. Trudno, co poradzić. Mam cikadu. To też jest. Aha, dobra. Wypluwam marchewki. Dobra, no. Ważniejszy jest hen-hen w tym momencie. Patrzcie, tam jest kurczak jak nic. No, bo Tabi Slime go wpierdzielił to na bank. Kurwa, nie fajnie. Znaczy, kurde. Cikado, ja bym ciebie. Z drugiej strony, ty możesz być bardzo. Fuck! Aha. Aha. To był gdzieś Tabi Plort, chociaż mnie pocieszcie. No niestety. O, jest kolejny ten Cikadu. Spoko, spoko. Będzie na farmę. O, jaka dobra informacja. Wow, mam aż 5 tych Cikadu. Spoko. O. Tylko ja potrzebuję jeszcze rostro. Przypominam, że zależy mi. Ta melodia sugeruje, że jest tutaj coś niebezpiecznego. I owszem, jest. Ty jesteś. Dalej jest jeszcze jeden. Chodź, 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 chodź. Chodź tu. Kur. Niebezpiecznie, atakują mnie jeszcze. Dobra.
Jest tu bardzo dużo tabi plortów, bo tutaj jest ogólnie bardzo dużo kurczaków. Dlaczego ich nie mogę zebrać? Zbieraj się. O fuck. Kurde, nie mogę. Fuck, nie, ja nie chcę kurczaka wypluwać. Co bym mógł wypluć? Pogofrut. No come on, chcę wciągnąć wodę. Czy to jakoś inaczej działa? Aha, mam jedno pogofrut. Spoko. Dobra, to nie wiem jak to działa. Wydawało mi się, że mogę wodę w ten wsuwać. Dobra, zbierzmy te trzy tabi plorty. Potrzebuję rostro. To jest też coś, czego bardzo potrzebuję. No ale na razie nic z tym nie mogę zrobić, bo wszystko co mam tu jest mi potrzebne. Także na razie po prostu udajmy się do naszej bazy z powrotem. Sprzedamy to, co zdobyliśmy. Naprawdę się zaklinowałem. Okej. Okay. Zaklinowałem się na pikselach. O, jest tabiplord. Nie! No i chuj. No i chuj. Delikatnie rzecz ujmując. Okej, okay, ale wiem, gdzie jest dużo chickenów. Wiem, gdzie jest dużo naszych chickenów, że tak to ujmę. Okej, okay, na tych różowych plortach zarobię teraz może ze 140. Na tych tabi, mimo że mam tylko 3, to zarobię no dużo, dużo więcej. Czy ja jestem? Chickadu to też jest mięso, ale no nie będę karmił tym chickadu tych. Aha, one widzę. O, są. To się coś tam rozmnożyło. W każdym razie, tak mi się wydaje. Mogę je tu też wrzucić, będzie dobrze? Wrzucę was wszystkie tu w jedno miejsce. Okej, okay, tutaj mam dużo plortów do pozbierania. Te sprzedamy, a tabi plorty sobie zostawię na razie. Okej, okay, ogólnie stać nas na coś ładnego. Jak na przykład wyższe ściany tu, to bym bardzo chętnie bym to kupił. Tak, żeby one mi na 100% nie wyskakiwały. Na razie sobie odpuszczamy. Tabi plorty zostawię. Tu powinienem je... Aha, zmiana planów, tak? Zmiana planów. A co mam w nagrodę? Tabi plorty, Q-berry, pink plorty. No, czyli fajnie. Czyli tabi plorty mi nie są potrzebne. Ale no ja nie chcę aż tylu slime'ów. Znaczy łatwo będzie mi to uzbierać, ale Q-berry... Kurde, no nie wiem. O, wiem co możemy sobie kupić. I co warto kupić. Jest to oczywiście plecak. Czy jetpack, nie plecak. Tylko muszę ogarnąć, będę musiał ogarnąć jak się tego używa oczywiście. Aha, więcej życia mam, spoko. Dash boots. I co? Okej, okay, trzymamy spację, spoko. Łatwe do ogarnięcia. Okej, okay, ile my tu tych plortów uzbieramy? No trochę ich uzbieramy. To nie zastanawiam się, czy nie zrobić tego zadania. Z drugiej strony, uzbieranie, chociaż nie, tabi slime'y to jednak nie ma ich aż tak dużo. Znaczy no są, ale one się, wiecie, łączą z tamtymi itp. itd. Dobra, znowu jestem spłukany. Znowu jestem spłukany, generalnie rzecz ujmując. Czekajcie, pozwólcie, że sprawdzę, czy się dobrze nagrywa. Okej, no w miarę dobrze. Wybaczcie, słońce, światło naturalne już po prostu wygląda, jakbym się czegoś tutaj, lekko rzecz ujmując, naćpał, ale nic na to nie poradzimy. Dobra, w sumie jest noc, więc to zadanie mogę zrobić.
Dobra. Tam chyba było trzeba ich 16, tak? Czy ile? Ilu was tam trzeba było? W nocy i tak nie mam za wiele co do roboty, więc... Więc spoko. Czekaj, czy noc można przespać? Na pewno można. Ale ja zrobię to zadanie tej nocy, czemu nie? No te pink plorty to ja już po prostu nimi żygam. Nie są dla mnie jakoś zbytnio istotne w tym momencie. A to też jest pink plort, one mi się trochę mylą. Bardzo interesują mnie natomiast tabi slimy i wy. Bo was też trochę potrzebuję. Okej, pink plorty. O, patrzcie, jest Rostro. Jest i Rostro. Dawaj, chodź, dobrze. Dobrze. O, i henheny, spoko. I teraz brakuje mi miejsca na te tabi slimy. Okej, na szczęście mam ten jetpack. Całkiem przyjemna kwestia. Chociaż ma ten sam pasek energii, co... Wiecie, jakby to jest jeden pasek... O! Chodź. To jest jeden pasek sprint i ten jetpack. No chodź. Chodź. Trochę was muszę połapać. Dobra, to myślę, że jak tu zaraz wrócę, to jeszcze trochę was połapię. I co, ja mam was tu wrzucać, tak? W taki sposób to działa? O, jeszcze jednego w sumie tylko potrzebuję. Okej. Dobra, bądźcie tutaj sobie. Okej, tutaj już po prostu mam mnóstwo kurczaków, więc bardzo dobrze. I idziemy na poszukiwanie. Jeszcze potrzebujemy trochę tabi slime'ów. Tylko, że jak dzień, jak się noc skończy, ale do tego jeszcze trochę, to się wszystko odnowi. Pink plorty. Wow. No nie, no wiecie, ja nie mogę tego nie zebrać, no. Przecież to jest zawsze kasiorka, nie? Dobra. Nie możemy przecież ciągle zbierać pink plortów. Czego ja szukałem? Tabi slime'ów. One są dalej. One były gdzieś tu, bo widzimy przecież, że są połączone. Więc były tu te tabi slimy, ale ich nie ma już, niestety. Może dalej. Wierzmy, że gdzieś dalej będą. Okej. Okay. O, są. Są mi one. Chodźcie. Chodź. Mogę tam wlecieć? Dobra, ale tu nic ciekawego nie ma. Tu się zawsze tłuką te... Tu się zawsze pojawiają te... Te złe slimy. O, jest i tabi slime. Chodź. Się rzuciłem, ale... O, są marchewki, spoko. To marchewki sobie wciągniemy też. Pink plortów, tak żeby mieć ich maksimum. Żeby wrócić z wyprawy z pełną kieszenią. O, Q-berry. Q-berry, to ciekawe, ale i tak będę miał z zadania. Dobra, tu nic ciekawego nie ma już. Ale ja potrzebuję zdecydowanie więcej tabi slime'ów.
No dobrze, jest tylko troszeczkę po północy aktualnie. No tu były. Były tabi slimy, ale... O. Tutaj rosną nam pogo fruity. Tutaj jest ta nieprzyjemna jaskinia, do której wolelibyśmy nie wchodzić, ale mimo wszystko się tam zapakuje, bo śmiesznie czasami tu bywa. Dobra, jednak nie. Jednak wolę nie, tam się łatwo bardzo zgubić jakoś tak. Niby wiem jak iść, ale jakoś się gubię. Gdzie tu są tabi slimy? Co się tu wyprawia? To jest moje pytanie. Czemu one wszystkie tam skaczą? Co tam jest takiego? Kurczak jeden. O kurcze, ale masz brachu przerąbane. Podlecimy tu? Damy radę. Dobra, przyjrzyjmy się tej krainie. Tędy można sobie zejść, tam nas jeszcze nie było. Dobra, wróćmy jednak na ziemię. O, tak fajnie, można przerywać. Wróćmy po tabi slimy, no. Nic, no ich tu było zawsze najwięcej, więc... Sądzę, że tutaj mogę na was trafić, a chociaż przed chwilą wciągnąłem stąd wszystkie te tabi slimy, to... To nie sądzę. Dobra, no nic. Jestem ciekaw tylko, po jak długim czasie, w sensie kiedy to zadanie się zmieni, nie? Ile mamy na wykonanie go? Na pewno to gdzieś jest napisane, ale ja oczywiście... Ja oczywiście nie przeczytałem. Jednak fajnie byłoby je zrobić, nie sądzicie? Bo ja sądzę. Dobra. Okej, no ja już ciebie nie potrzebuję. Jest trochę marchewek. Marchewki nam się jak najbardziej przydadzą. I na razie będę je oszczędzał, bo chciałbym bardzo kupić sobie za nie, w sensie kupić za nie, nakarmić tego dużego slajma, ale to sobie zrobimy już w kolejnym odcinku, tak mi się wydaje. Teraz się skupmy na razie na robieniu zadań. Okej, no bardzo dużo tych. Tylko co, ile to się zmienia? Rock, plort, tabi, plort, pink. To mi się nie opłaca. Teraz doszedłem do wniosku, że to mi się nie opłaca, więc pierdzielimy to. Tabi slimy wrzucimy tu. Niech sobie będą. Nie opłaca mi się, nie będę tego robił. Nie, bo serio. Mało zyskuję, dużo tracę. W sensie to niby łatwo te slimy pozbierać. Zrobimy sobie kolejne zadanko. Tym się nie będziemy przejmować. Fajnie byłoby mieć właśnie te miodowe slimiki. Albo te jakieś magmowe czy coś. Jak są tutaj swoje warte. Dobra, mam dużo marchewek, ale to na razie sobie zostawimy, ponieważ... O, pogo fruity. Ponieważ ja bym bardzo chciał nakarmić tego dużego slajma. Tak, nawet bardzo, bardzo bym chciał to zrobić. Okej, one sobie coś tam jedzą. O, patrzcie na to drzewko. Oj, właśnie takie drzewko też można sobie posadzić. Tam wiem, że właśnie ten... Że można posadzić sobie takie drzewko. Nie do końca wiem. O kurde. Złe rzeczy się dzieją. Tylko jak nabrać wodę? To funkcjonuje. Dobra, pryskam stąd, nie mam szans. Pryskam stąd. Mam w sumie dużo jedzenia, bardzo dużo.
Tylko dalej nie jestem pewien, czy to by wystarczyło, żeby nakarmić tego dużego. Myślę, że... możliwe, że tak. Dobra, pink plorty na razie zbiorę, mimo że ciągle je zbieram, ale... zbiorę je na razie, bo... bo nie będę karmił tych slajmów na farmie, ponieważ no muszę mieć jedzenie na... muszę mieć jedzenie na... na tego dużego slajma, właśnie. To chciałem powiedzieć. Natomiast myślę, że mogę... wow, ile tu więcej się ich zrobiło. Trochę tabi slajmy trzeba nakarmić. Dobra. Pink plorty sprzedajemy już chyba niżej niż za 7, one nie mogą schodzić. Spoko, zaraz będziemy mieli te tabi. Te tabi są teraz, wow, aż za 22, więc nice. Więc nice, chcemy. Okej, trochę was tu w ogóle jest. No nie szkodzi. Nie szkodzi. Dobra, jeszcze dwa kurczaki. Trochę niech sobie tam pojedzą. Ja bym teraz bardzo chciał zrobić... tutaj bym slajmy hodował. W sensie chciałbym tu mieć slajmy. Tu może zróbmy sobie... o, tu coś jeszcze mamy. Okej, fajnie. To tu mógłbym... czekajcie, jakby to zrobić? Tu bym chciał mieć jakieś właśnie ogrody, coś. To wtedy tę farmę powinienem mieć gdzie indziej. Tu powinny być też slajmy. Dobra, tu też drzewko posadzimy po prostu. Garden. Jak to funkcjonuje? To mnie bardzo ciekawi. Aha. Muszę dać tutaj coś, co chcę, żeby tu rosło, tak? Okej. I tutaj mamy czas do końca, tak? I co możemy z tym robić? A, możemy dużo różnych rzeczy. W sensie automatyczne podlewanie. No generalnie pewnie, żeby to szybciej wszystko szło. Dobra. I więc tu będzie ogródek, tam są te henheny, tu będą takie slajmiki, takie ten, tu będą jakieś bardziej egzotyczne. A tam pierdykniemy jakieś najbardziej egzotyczne slajmy, tylko... tylko na razie żadnych takowych nie mam, jest to jakiś problem. Czekajcie, sobie zminimalizuję. Okej, ten odcinek może być troszeczkę dłuższy. Kurde, już widzę, że światło tutaj po prostu daje czadu. Ten odcinek sobie zrobiłem troszeczkę dłuższy niż poprzednie. Jako, że mam troszeczkę czasu. Dobra. Bo dopiero za chyba, nie wiem w sumie, która jest godzina. Zaraz sprawdzę, czekajcie. Dopiero za 30 minut zbieram się do babci na obiad, więc trochę czasu mam. Dlatego sobie możemy spokojnie połazić. Połazić i może pokarmić tego slajma? Chciałem to zrobić w kolejnym odcinku, ale z drugiej strony... czemu nie? O, są kurczaki. Generalnie tam, gdzie są tabi slajmy, są też kurczaki. To tak można zauważyć takową korelację. Aha. Tam jest rostro, tak? To jest rostro, no jak najbardziej. Jak najbardziej to jest rostro. No ale dobra, najpierw musiałbym się pozbyć... o, tu można zejść ładnie. Kto by się spodziewał? To jest ten slime dopakowany. Dobra, wrzućmy mu trochę jedzenia. I wyskakuj z kluczyka. O ty dziadu, twardy zawodnik.
No dawaj dawaj kluczyk, grubasie. No i co teraz? Jeszcze je. Ja pierdzielę. Ile ja ci mam tego naznosić, żebyś ty mi coś dał? Chyba dużo. No nic, to lecimy szukać. To w sumie dobrze, że jeszcze nic nie wypluł. Znaczy, nie, no w sumie byłoby jednak fajnie, ale chciałbym do tej nowej krainy pójść dopiero w kolejnym odcinku. Ale to w żaden sposób w sumie mi nie przeszkadza, bo co? Da kluczyk, to ale do krainy pójdziemy w kolejnym. To w sumie żadna różnica. Więc w sumie po co ya zbieram te tabi slimy w tym momencie? W tym momencie już mi nie są. O, jest Rostro. Rostro mi jest bardziej potrzebny. Dobra, henhenów. O, stony hena mamy. To jest jakiś bardziej przykokszony. Szukam jedzenia, ale z drugiej strony muszę wracać do... Kurde, to jest Q-Berry. Dobra, bo tutaj się zaczyna robić niebezpiecznie już. Więc zwijamy. Mam trochę znowu, mam stony hena. Pierwszy raz znalazliśmy stony hena. Dobra. Ogólnie jestem bardzo ciekaw, czy ja mogę spać w tej grze. Sądzę, że tak. Sądzę, że tak, tylko pytanie. Pewnie gdzieś w tym domku moim. Pogofruty. One są dla mnie teraz ważne. Bo interesuje mnie przecież nakarmienie naszego mega, mega slajma, nie? Naszego grubego slajma. Dobra, was... Nie wiem, czym się ten stony hen różni, jak ja go potem odróżnię, ale... Jakoś sobie poradzimy. Jeszcze trochę czasu, nawet trochę sporo. Jeden slime tutaj sobie lata, spoko. Możemy tu wejść? Sleep until morning. Return to ranch. Aho, możemy spać. Fajnie. Fajnie, fajnie. Q-berry i marchewki. A co dajesz w zamian? Henhena i 7 stony henów. To brzmi fajnie, tylko ja... Tylko dlaczego w momencie, w którym ja właśnie się pozbyłem wszystkich marchewek i wszystkiego, to ty dokładnie w tym momencie chcesz rzeczy, których ja nie jestem w stanie... Czekajcie, bo nie wrzuciłem tam wszystkiego. Których ja nie jestem w stanie ci dać. Czego tak jest? Dobra, trochę henhenów sobie tutaj ćwisnę. Bo jednak no tabi slimy też muszą coś jeść. Myślę, że jest ich tu trochę za dużo, tak swoją drogą. Swoją drogą, no, trochę mniej można by ich tu było wrzucić. Powiedzmy te dwa. A wy tę trójkę już sobie odpuścimy. Żeby ich też do przesady nie było. Okej, po 22 aż jest za takiego tego, więc plorta, więc całkiem spoko. Więc de facto jeden taki to daje mi więcej niż 3 pink plorty aktualnie. Kurde, kusi to zadanie, bo naprawdę dużo dostanę rzeczy, ale nie mam marchewek, więc... Więc już nie kusi. Bo nie mam i tak, jak tego właśnie zrobić na chwilę obecną. To było gdzieś pogo fruit. O, dobrze pamiętałem. Szukamy tego... grubego slajma, żeby nam kluczyk wyrzucił. Dobra, no chyba jak mu dam jeszcze 5, no to przecież on wciągnie ponad... Ile on tego żarcia zjadł? Dużo. Nawet bardzo. O, patrzcie.
Kurczaki. Kurczaki. Dobra, to chyba wejście było gdzieś tam. O. Kolejny. Tabi slimy niech sobie tu wyjdą. O nie, 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 nie. Tabi slimy jak się zainteresują kurczakami, to lipa będzie. Dobra. Więc lećmy sobie tutaj. Do tego grubaska. I niech on wyskakuje nam z kluczyka. O. Patrzcie, coś jest nie tak. Wow. Kluczyk. To możemy rozwalić, to wiem. Okej, okay, mamy kluczyk. O, oh, fuck, ze skrzynki wypadł nam Rostro. Nawet dwóch, ale niestety slimy już się tym zajęły. O, tu jest kolejna skrzynka. Tylko wolałbym... Wolałbym najpierw pozbyć się slimów. Bo one mi to zjedzą. Sorry, wypadasz. Nie, no nie, źle mi z tym, że utopiłem tego slima, bo on był fajny. O, mamy kurczaka, trochę marchewek i Q-berry, na które regularnie nie posiadam miejsca. Teraz już mam. Dobrze, więc moglibyśmy spróbować jeszcze to zadanie dziabnąć, które mamy. Bo kluczyk mamy, więc jest okej. Okay. Tutaj jest trochę niebezpiecznie, ale sobie szybko wyskoczymy. Tylko czego ja potrzebowałem? Tam marchewek to na pewno. Czegoś jeszcze. I nie sądzę, by to było pogofrut, ale może. Może to było pogofrut. Tu są marchewki. Okej, okay, potrzebowałem coś koło 11 z tego, co kojarzę. No to przejdźmy sobie tam dalej. Już tę lokację kojarzę mniej więcej na pamięć. Ale to bardzo dobrze. Tylko nie pamiętam, gdzie był ten gruby, ale tabi slime. Tego nie pamiętam. Okej, okay, mam jeden kluczyk. Jest on w naszym ekwipunku. O, skrzynka. Skrzynka. Skrzynkę fajnie byłoby mieć. Rośnie tam jeszcze co? Rosło. Już niestety nie rośnie. Okej, okay, powinienem dać radę tam przelecieć. Okej, okay, tak jak myślałem. Wow, pieniądze. Wow, co ty najbardziej lubisz jeść, kolego? Co one najbardziej lubią jeść? Mięso, czyżby? Czyżby? Co ty mi zjadłeś? Bo zjadł i wyrzucił dwa kryształy. I to mi daje trochę do myślenia. Favorite heartbeat. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale wyrzucił dwa kryształy. Okej, okay, tu mamy Rostro. Rostro jest spoko. Był spoko. Bo już niestety nie żyje. Dobra. Mamy Q-berry, mamy pogofrut, mamy karot, ale jakby... No niestety, mam wrażenie, że te misje są dzienne, tak na pewno jestem tego pewien. No więc do kolejnej będę musiał się trochę bardziej przygotować, powiedzmy. Jestem bardziej ciekaw, bardzo mnie ciekawi, gdzie jest ta kraina, która została nam odblokowana, ponieważ szczerze nie mam pojęcia. Chociaż szczerze nie mam pojęcia, chociaż byłem tam, gdzie były te mosty takie. Macie henheny. To już coś mamy w sumie. Coś do zrywania tutaj jest. Aha, to chyba mamy czas, za ile nam to drzewko umrze, a nie za ile ten, a nie za ile... No, a nie za ile będą zbiory, że tak to ujmę. Q-berry. Aha, ale to aż 5, to... To już obawiam się, że nie dam rady. Dobra, trochę ich mam, ale nie jest ich jakoś mega dużo, więc na razie sobie odpuścimy. Tabi plorty oczywiście w cenie 22 za sztukę, więc jak najbardziej. Jest to
Spoko cena. Jestem ciekaw, co mi dadzą tutaj buty, jak sobie kupię. No ale na razie muszę zbierać pieniądze, ponieważ jak nowa kraina, nowe slajmy. A dla nowych slajmów będę potrzebował nowej klateczki, że tak to ujmę. I zbliża się noc. Właściwie już jest. Co mogę ciekawego zrobić? W sumie nic. Mogę jedynie dać pogofruty tym. Cubery też, jak chcą. Nie chcę, wsuwają. Muszą być najedzone, wiadomo. Bierzmy sobie te pink plorty, które sprzedamy za bezcen. Ale zawsze. Dobra, trochę tych pink plortów mamy. Niestety wciągnąłem też oczywiście całą moją farmę tutaj. Dobra. Zawijamy je sprzedać. Wow, już mam 500 golda, więc w sumie całkiem spoko. Jestem ciekaw, to jest złoty slime, ale jak go zdobyć? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale liczę, że niedługo się dowiemy. Okej, w ogóle powinienem wyruszyć na poszukiwanie, gdzie jest w ogóle, gdzie jest ta kraina. Tak mnie to ciekawi, czekajcie, pozwólcie, że ja sobie coś sprawdzę. Okej, nagrywa się 36 minut, więc ten odcinek jest jakiś mega długi, ale... Mega długi, no... Ale zbierzemy, może kimniemy się do rana i zbierzemy sobie od razu wszystkie te... Wiecie, wszystkie... Okej, i zbierzemy sobie od razu właśnie wszystkie marchewki itp. I to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. W kolejnym sobie poszukamy, gdzie jest właśnie nowe wejście. Właśnie nowe wejście, wejście do... Wejście do... No wiecie do czego, do jaskini. Znaczy nie do jaskini, do nowej krainy, do której kluczyk odblokowaliśmy. Tylko jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi. Jakie jest dzisiaj dzienne zadanko? Aha, dalej to samo, czyli... Zastanawiam się, jak się zmienia tu zadania. No nic. Szkoda, myślałem, że dzisiaj już tego zadania nie będzie. A jednak jest ono dalej. No nic, trudno. O, skrzynka. Czemu nie mogę wciągnąć marchewki? Jakaś super marchewka. Okej, moi drodzy, ale to było na tyle. Także ja się z wami żegnam. W kolejnym odcinku poszukamy sobie właśnie wejścia do tej nowej krainy. Także liczę, że jakieś nowe slajmy będą. I cóż, dzięki za uwagę. Liczę, że odcinek się podobał. I cóż, jeżeli chcecie więcej, to zostawcie łapeczkę. Enheny sobie oczywiście tutaj pokarmimy. I cóż, dzięki. Co ty robisz tu? Wbijaj tu. A, wyskoczył pewnie. No tak, bo nie mam siatki jeszcze tam na górę kupionym. No ale na razie. Dobra, jedzcie trochę tam marchewek wam dam. Dobra, także to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.